to je króci, to je dłudzi, to kasiepsku stoleca. To su basy, to su skrzypczy, to łeznaci kasieba. Łeznaci kasieba, basy skrzypczy, króci, dłudzi, to kasiepsku stoleca. Dzień Języków Obcych bardzo mi się podoba. W tym roku bardzo dobrze jest wszystko przygotowane. No i ogólnie odniosłem dobre wrażenie. Jestem Kate Middleton. Może nie widać, ale tak miało wyglądać. No i nasza klasa ogólnie chyba jest fajnie przebrana. Pierwszy raz w mojej edukacji w tej szkole widzę, że coś takiego akurat na Dzień Języków można zrobić. Całkowicie jak się o tym dowiedzieliście, to mnie zaskoczyło, że w końcu będzie coś takiego fajnego, gdzie wszyscy będą się dobrze bawić, tak jak na Dniu Ekonomika. Prezentowaliśmy Francję. Przygotowaliśmy krótki spektakl, czym się charakteryzuje głównie. No i wpadłyśmy na pomysł razem z wychowawczynią, żeby zatańczyć kankana. Może jakoś weselej będzie czy coś. Potrawy francuskie, nasza klasa dostała się do piątki, także tańczyliśmy kankana. Mam nadzieję, że się podobało i smakowało. Europejski Dzień Języków Obcych to taka uroczystość szkolna, bo tak jak Państwo wiecie, jak Pan Starosta powiedział, że ekonomik nie tylko uczy w ławce szkolnej, ale również inne formy, które przyjmujemy, też są sposobem na zdobywanie wiedzy przez uczniów. I właśnie Dzień Języków Obcych, Europejski Dzień Języków Obcych, to taki kolejny sposób pokazania młodym ludziom, że można zdobywać umiejętności językowe, poznawać historię różnych krajów w sposób właśnie taki zabawowy. I myślę, że jak Państwo widzicie, klasy pierwsze kapitalnie wpisały się już właściwie w tą uroczystość. Bardzo szybko załapali bakcyla panującego w ekonomiku dotyczącego organizowania właśnie tego typu imprez. I myślę, że
No wszyscy świetnie się bawią, a dodatkowo uczą się, bo jak Państwo słyszycie, i język, i kultura, i historia, i gastronomia, i wszystko, co związane z krajami Unii Europejskiej. Szkocki, brawo, dwa punkty. Czy drużyna zna odpowiedź? Poker face. Brawo! To jest...